Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Konwencja się nie zmienia. Proszę pana Pawła o przeczytanie pytania w kolejce, które się doczekało. List napisała Magda. Bardzo proszę o parę zdań na temat niebezpieczeństwa związanego z bioenergoterapią. Ostatnio przyjaciółka powiedziała mi, że wybiera się do świetnego bioenergoterapeuty, a kiedy delikatnie zaczęłam, że nie polecam takiej drogi, zaatakowała mnie bardzo zdenerwowana, że nie mam prawa wypowiadać się na ten temat, bo nigdy nie byłam chora. Ja niestety nie jestem dla przyjaciółki żadnym autorytetem, tylko fanatyczką, która na przykład nie je mięsa i nie bawi się w piątek, nie chodzę w niedzielę do sklepu i tak dalej. Chyba nie wierzy mi, że chodzi mi o jej dobro, dlatego bardzo proszę, aby ksiądz coś powiedział o bioenergoterapii, czasami bowiem słuchamy razem z przyjaciółką katechizmu. Proszę państwa, w świecie są energie, energie nieczyste, energie, które szkodzą człowiekowi, energie diabelskie, które jawią się bardzo przyjacielsko, mogą uzdrowić człowieka w pierwszej fazie tego eksperymentowania, a potem zażądają straszliwej za to zapłaty. I dlatego Kościół mówi, nie romansuj z energiami, nie przyjmuj energii, których nie znasz, których nie wiesz, o których nie wiesz, czym one są. Ktoś powie, ale ja chodziłam, się lepiej poczułam. A wiesz, co będzie dalej? Ilu ludzi się zaczęło lepiej czuć w pierwszych godzinach po wizycie u psychoterapeuta, a potem nagle mi się małżeństwo zaczęło sypać. Spać w nocy nie mogli, jakieś lęki, jakieś bojaźnie. Bioenergoterapeuta. Przepraszam, przejęzyczyłem się. Tak. To dobrze, żeby pan Paweł czuwa. Dlatego, proszę państwa, Kościół mówi nie. Zresztą zaskoczyła mnie, zwróciła moją uwagę jedna wypowiedź. Kiedy zaczęłam koleżance delikatnie to wypominać, zaatakowała mnie bardzo zdenerwowana. Czy to nie znak, że coś już jest nie tak z tymi nerwami, ze spokojem ducha? No, ale tutaj nie widzieliśmy tej sytuacji, więc nie wiemy. No, po prostu zwróciłem uwagę na to, co mam napisane w tym mailu. Zaatakowała mnie bardzo zdenerwowana. Jeśli tak rzeczywiście było, to może są to już pierwsze skutki wizyty u bioenergoterapii. Kościół mówi nie, nie znasz energii, nie plącz się, bo są różne energie. Święty Paweł przestrzegał przed mocami ciemności, z którymi toczymy walkę. No i też mówił o tym, że jeżeli do czegokolwiek macie wątpliwości w stosunku, to badajcie wszystko. Dokładnie. Następny autor listu właśnie ma na imię Paweł. I tutaj dwa pytania. Będzie to pytanie z początku stworzenia świata. Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, dał im potomstwo Kaina i Abla. Następnie Kain zabija brata. Potem jest przedstawiona rozmowa Kaina z Bogiem. Kto był wybranką Kaina? Przecież jest mowa tylko o jednej kobiecie, Ewie. Czy Kain mógł zbliżyć się do swojej matki? I w tym jest zawarta tajemnica grzechu pierworodnego. Po przeanalizowaniu Księgi Rodzaju dochodzę do takiego wniosku, a jeśli się mylę, to proszę o wyczerpującą odpowiedź. Proszę państwa, to nie należy tak traktować rzeczywistych początków świata, że był Adam, Ewa, wąż na drzewie, jabłko, Pan Bóg. Nie. To są prawdy o człowieku podawane w ten sposób, przez przyjęcie pewnej postaci. Mitologia biblijna. Dlatego nie, że to potem był Kain z Ablem, dwóch braci. Coś się stało. Ludzie się zaczęli mordować, ludzie się zaczęli nienawidzieć, ludzie się zaczęli zdradzać, ludzie jakoś odeszli od Pana Boga. Jak to było? To wiele wykopalisk podpowiada. Ludzie, naukowcy, antropolodzy i teologowie na ich podstawie ich badań próbują tę tajemnicę odkryć. Nam Pan Bóg, Biblia nam podaje to, co jest ważne dla naszej duszy. Bogiem żył 100 lat miał, gdy
urodził mu się syn. Przeszedł do historii jako symbol wiary nieukiętej. Drugie pytanie z tego listu. Dlaczego jedni nie chodzą do kościoła, nie zabiegają o Boga i są po prostu szczęśliwi, uśmiechnięci i zadowoleni z życia? Wszystko im się układa, natomiast inni modlą się codziennie i są naprawdę dobrymi katolikami, a spotyka ich w życiu wiele przykrości i problemów. Od czego zależy szczęśliwe życie na ziemi? Ci, którzy mają lepsze życie na ziemi, tam chyba będą mieli gorzej. Taka jest konkluzja autora listu. Byłbym bardzo ostrożny z tym ocenianiem, kto jest szczęśliwszy, szczególnie jeśli niektórych oceniamy na podstawie ich na przykład wypowiedzi telewizyjnych. Proszę Państwa, jak się widzi niektórych aktorów, którzy się pokazują w telewizji, no to pełny cheese, uśmiech, sukces, inteligentnie, dowcipnie. Kiedy się nieraz słyszy historię tych ludzi potem, bądź gdzieś tak z boku, znaczy nie z boku, ale sami opowiadają, trzeci rozwód, czwarta żona, to na pewno nie jest tak szczęśliwie, jak oni to mówią. Więc z tym szczęściem, czy nawet z tym szczęściem ludzi bogatych, których znamy gdzieś tam z pracy, którzy przychodzą, mówią, no oczywiście Majorka, oczywiście Wyspy Kanaryjskie, oczywiście kupiliśmy z mężem nowy samochód. Ale rzeczywiście może ktoś być niechodzący do kościoła i być bardzo szczęśliwy. Kochani, to co kiedyś tu z panem Pawłem mówiliśmy, chrześcijanin jest to człowiek wyciągany przez Pana Jezusa z obozu koncentracyjnego przez druty. Nieustannie. Jest to trochę niesympatyczna sytuacja, delikatnie mówiąc, ale chodzi o wyciągnięcie z obozu koncentracyjnego śmierci. Jakiś podkop, jakaś walka. Natomiast jeśli ktoś się zgodził, że będzie w więzieniu, może tam całkiem funkcjonować nieźle. Państwo pamiętacie epizod z jednego filmu, że jakiś dziadek był w więzieniu 30 lat i jak go zwolnili, to on się załamał. No tak, bo tam się życie zorganizował. Tak, był bibliotekarzem, był szanowany, nagle go wypuścili. On ma 70 lat, wypuścili go z więzienia. On nie chciał wyjść z więzienia. Wielu ludziom jest dobrze w więzieniu, prawda? Jak widzę nieraz tych roześmianych panów gdzieś tam na rogach ulic, stoją uśmiechnięci, kombinują generalnie, jakby zdobyć pieniądze na wino marki wino.
Ale to też jest, jeden przed drugim gra bardzo często, bo tak naprawdę to chcieliby mieć rodzinę i dzieci i żyć jakoś inaczej. Z drugiej strony trzeba się liczyć z tym, kto chce wyjść z więzienia śmierci, chce być wierny Jezusowi, no szatan rzeczywiście go będzie mu nogi podstawiał. Swoim dzieciom, swoim sługom szatan może tak nóg nie podstawia i rzeczywiście Jezusowi się gorzej powiodło na ziemi niż tam jakiemuś Herodowi czy Kajfaszowi. Także są to te, że tak powiem, ryzyko wyzwolenie. Kto chce wyjść wysoko, musi się zmęczyć, proszę Państwa. Jeśli weźmiemy w czas, jeden dzień z czasów turystki, która wjechała na gubałówkę i się nasmarowała olejkiem i leży na leżaku, a w tym samym dniu inni sapią 3 godziny, żeby wejść na rysy, czy nawet 4. No, trochę więcej. Nawet więcej. Ale ta pani z tej gubałówki, z tym olejkiem do opalania nigdy nie będzie miała tego widoku, satysfakcji, wspomnień. Dlatego jest. Ale proszę Państwa, to wszystko rozwiązuje problem miłości. Będziemy jeszcze mieli takie pytanie tutaj w katechizmie, bo przeglądałem. Problem miłości. To można powiedzieć, fajnie ma ta kobieta, co nie ma dzieci. Ojej, śpi sobie gdzie chce, a ta, co ma dzieci, ojej, musi wstawać rano, robić kakao. No to idźcie, to powiedzcie kobiecie, co ma dzieci, że ona ma gorzej, bo musi dzieciom kakao gotować. Jak to jest jej cała radość życia. Prawda? Więc tak to jest z tym, że ktoś ma lepiej, a ktoś ma gorzej. Następny list jest od Agnieszki i tutaj krótko i na temat. Jak pomóc dorosłej osobie, która często kłamie zarówno w dużych, jak i małych sprawach? Jak zaniechać takiego, pokazać jej, by zaniechała takiego postępowania? No oczywiście powiedzieć raz i drugi, może zorganizować koalicję, przyjść parę osób i powiedzieć, słuchaj stary, no robisz nas balona nieraz, my to widzimy, naprawdę to niczego nie daje. Natomiast może być też protest, słuchaj, jeśli bawisz się mną, kręcisz, no jesteś żałosny w tym momencie, ja zrywam z tobą, nie to, że cię sądzę w ten sposób, że cię skazuję na banicję, tylko chcę ci pokazać mój protest. Inaczej nie mogę ci tego pokazać, to ja się jakoś od ciebie odsuwam. No na końcu języka miałbym powiedzenie, żeby jego tak pookłamywać trochę, no ale nie wolno. Celnie uświęca środków, dlatego pozostaje właśnie jakieś napomnienie w cztery oczy, napomnienie wspólnotowe, upomnienie może trochę i Bożym prawem, albo nawet jakieś... Następny list napisała, próbująca zrozumieć, tak się podpisała autorka, i zaczyna następująco. Seks to wstęp do miłości. Gdy dwoje młodych ludzi się spotyka, najpierw czuje do siebie pociąg seksualny i tak stopniowo zaczyna ich to zbliżać do siebie. Jest to element podbudowujący, że tak powiem, sprawy miłości. A oddzielenie zabija miłość, tak powiedziała Michalina Wisłocka i ja też tak uważam. Na nic mi się zda, że ktoś jest mądry, dobry, jeśli nie będzie mi się podobał fizycznie. Jak mam to pogodzić ze słowami Jezusa? Powiedziano wam nie cudzołóż, a ja wam powiadam, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. I co to znaczy spojrzeć pożądliwie, pyta autorka. Tutaj jest takie jedno zdanie, że oddzielenie stopniowo zaczyna ich zbliżać do siebie. Jest to element podbudowujący sprawy miłości. Oddzielenie zabija miłość. No niekoniecznie, proszę Państwa, bo niejedno małżeństwo zostało uratowane przez to, że się na czas jakiś oddzielili od siebie i że była separacja. Niejedno życie mężczyzny i kobiety, którzy mieli niebezpieczeństwo zostać kochankami albo nawet zostali kochankami, to ich miłość do Boga i do własnych rodzin uratowało oddzielenie. Nie zawsze oddzielenie sprzeciwia się miłości. Wręcz przeciwnie. Nieraz oddzielenie służy miłości, to tak powiedzmy. Poza tym generalnie zgadzam się... Znaczy, ale to, żeby nikt tego źle nie zrozumiał, żeby nagle doszło do tego, że spróbujemy, jak wygląda nasza miłość z oddali, prawda? To jest tak, że w sytuacjach życiowych, które wymagają oddalenia, generalnie zakładam, że nie jest to dobre, prawda? To, no właśnie mówię, to zależy dla kogo. No nie, ale że może okazać się dobre. Może się okazać. W pewnych sytuacjach dla niektórych ludziom oddalenie, oddalenie dobrze robi. Teraz tak, ja się zgadzam generalnie, że po to została dana uroda kobiecie, mężczyźnie, żeby się sobą zafascynowali, żeby się pragnęli i jest to taki lep, prawda, jak dla pszczółki, ten ładny kwiatek. Na pewno by było na świecie o wiele mniej małżeństw, gdyby nie było popędu seksualnego. Na pewno by było mniej par. To jednak przyciąga. Ale nie zawsze jest tak, że pierw się pragniemy, a potem się rodzi miłość. Są sytuacje, gdzie ktoś na przykład miał koleżankę z klasy, 8 lat chodzili do klasy, znali się jak łyse konie. Potem się poznali, jeszcze w średniej szkole chodzili
I nagle coś zaczęło się lepić, coś zaczęło się kleić i odkryli siebie duchowo, a pragnienie przyszło jakoś potem. Chłopak mówi, wiesz, przyznam ci szczerze, nawet może powiedzieć po latach, ty mi się za bardzo nigdy nie podobałaś. Jakoś mnie nie ruszało mnie na twój widok, ale jak poznałem cię wtedy na obozie, cośmy tak w nocy pogadali, czy na studiach się spotkaliśmy, no to zaczęłaś być ciekawa, no a zatem przyszła fascynacja jakaś erotyczna, więc nie zawsze to jest na początku. Zgadzam się oczywiście, że element pragnienia powinien być w relacji małżonków, narzeczonych. Byłoby to dziwne, sztuczne. Może na świecie takie pary bywały, że dziewczyna się brzydziła chłopakiem, ale powiedziała, no tak, go kocham, jest dobry, wprawdzie jego ciało jest dla mnie odrażające, ale nie. Powinno być erotyka w małżeństwie, powinna ludzi łączyć, powinni się pragnąć, ona powinna być pielęgnowana, jakoś po Bożemu uatrakcyjniana. To niewątpliwie tak. Co to znaczy pożądliwe patrzenie? Pożądliwe patrzenie to jest takie, że ktoś chce, ale nie może, a mimo to te pragnienia w sobie rozwija, prawda? Właśnie no, kolega w pracy ciągle obserwuje koleżankę, patrzy się na jej włosy, na jej nogi, etc. i mówi, Boże, jak ja bym z nią chętnie to założył, tylko nie mogę, no bo ona się nie zgodzi, nie mam możliwości. Ale żebym tylko miał możliwość, to ja bym, och, jak ja bym to zrobił. To Pan Bóg mówi, to żeś już to zrobił. To ja patrzę w twoje serce. Natomiast nie jest pożądliwym patrzeniem takie, że ktoś wchodzi do autobusu, widzi piękną kobietę, no nawet trochę mu tam zadrży noga, serce i no to właśnie. Kolana, tak, się umie, kolana się umną. Że ono, o, już pożądliwie. No nie, spodobała mi się, rzeczywiście zrobiła wrażenie. Ale jeśli ktoś odwróci wzrok, mówi, nie będę się gapił, bo się rzeczywiście podniecę bez sensu, wprowadzę dysharmonię w siebie, to on wtedy się wybronił. Ale można oczywiście nawet w przedziale kolejowym popełnić grzech pożądliwości, tak się natarczywie patrząc, pożądliwie się patrząc, przyglądając się właśnie, czekając, że tam się jakaś fałda sukienki zawinie. No to rzeczywiście tak może być. Dlatego trzeba no, uciekać od takich sytuacji, bo są one niebezpieczne. Seks jest potężną siłą, państwo to wiecie, ja to wiem. I trzeba z nim być bardzo ostrożnym w sytuacji, kiedy on może człowiekowi nie służyć, a wręcz przeciwnie, może go zacząć niszczyć. No to w takim razie, co mają powiedzieć żony, których mężowie oglądają się za innymi kobietami? No ja wiem, że nie powinni, no ale powiedzmy obejrzał się, no z jakiegoś tam powodu. Nie, no czy, czy to już jest wystąpienie przeciwko w ogóle sakramentowi małżeństwa? Nie, no jeśli się gościu raz odezwał, no proszę państwa, no zdarza się, dobrze widać, że nieraz idzie ulicą coś tak niesamowitego, takie zjawisko płci pięknej, no że się panowie oglądają i... Wszyscy dostają skrętu szyi. Cała ulica patrzy na prawo. No patrzy, no idzie po prostu dziewczyna, urodzi aktorki, jakaś łania wielka. No i wtedy, jeśli się facet by tak za bardzo obejrzał, to żona powinna powiedzieć, kochanie, kochanie. I nie, oczywiście. Ona sama się często obejrzy, za co ty się tak patrzysz, co ci się w niej podoba, co ona takiego ma w sobie. Natomiast gdyby się mężczyzna no, cały czas oglądał, to coś jest nie tak, coś jest nie tak. Dla kobiety ponoć, byłoby to bolesne. Jest ponoć wytłumaczenie, psychofizjologowie tłumaczą to tym, że mężczyźni mają widzenie tunelowe i żeby coś zobaczyć, to muszą ruszyć głową, a kobieta to i tak już z daleka widzi. No, mężczyźni... Ja doskonale wie, co się za chwilę będzie działo. Możliwe, panie Pawle. Nie no, oczywiście tak trochę żartem, bo nikt nie wie, czy tutaj... No ponoć tak jest, ale czy aż tak... Następne pytanie pyta Henryk. Czy często ludzie odprawiają spowiedź całego życia? Czy to jest skazane? Czy trzeba się wcześniej umówić z księdzem? Bo tak podczas mszy świętej to chyba nie. Jaki jest cel tej spowiedzi? Proszę o wypowiedź na ten temat. Czy często? Trudno to powiedzieć. Chyba nie często. To mi się zdarza raz na kilka miesięcy, że ktoś poprosi. Rzeczywiście jest to wskazane. Rzeczywiście lepiej się z księdzem umówić na taką spowiedź wcześniej. Rzeczywiście podczas przyświętej takiej niedzielnej nie jest to za bardzo wskazane. Jaki jest cel? Dla większej pokory wyznanie grzechów, zobaczenie pewnych procesów. Proszę państwa, my się spowiadając bieżąco, tak co dwa tygodnie, co miesiąc ktoś się spowiada, co sześć tygodni, spowiadamy się z pewnych wydarzeń. No tu źle zrobiłem tu. Natomiast po latach my możemy zobaczyć pewien proces. Ktoś mówi, no tak, pracowałem w takiej pracy, w firmie, po kilku latach widzę, jak ja się tam rozbisurmaniłem. Tak na bieżąco tego nie widziałem. Po latach to zobaczyłem. Albo widzimy po latach inną wagę grzechu. Ktoś się spowiadał z cudzołóstwa przed ślubem, no że źle, rzeczywiście ryzykuje poczęcie dziecka, rzeczywiście łamie prawo Boże, a po latach zobaczył, że to współżycie przed ślubem tak zdruzgotało jego relacje do kobiety, tak ich właśnie rozpasało erotycznie, że w ogóle im się zniszczyło praktycznie całe życie małżeńskie.
I po latach ktoś mówi, no chcę wyznać ten grzech, już go mówiłem, ale ja nie widziałem wtedy dokładnie, co ten grzech robi. Także takie spojrzenie z innej perspektywy też tutaj ma znaczenie. Ja bym tu się zatrzymał na jeszcze jednym zdaniu, a właściwie jego fragmencie dotyczącym podczas mszy świętej, prawda, spowiedź podczas mszy świętej. Ze względu na to, że mamy rok Eucharystii, Ojciec Święty dał nam całemu Kościołowi, to może warto też przy tej okazji zaapelować o to, aby nie spowiadać się podczas mszy świętych, żeby, mówiąc zupełnie takim kolokwialnym językiem, nie załatwiać dwóch sakramentów naraz, po prostu. Lepiej jest, kiedy się człowiek spowiada poza mszą świętą. Natomiast jest taka sytuacja, są ludzie, którzy się albo wyspowiadają na mszy świętej, albo wcale. No i Kościół mówi, no jeśli tak ma być, jeśli jesteście tak niedojrzali jeszcze, jeśli jesteście na takim poziomie, że wam takiego mleczka potrzeba, dopiero jak przychodzę do Kościoła na mszę, to się spowiadam, no to się spowiadajcie i księża siadają do konfesjonału. Może Kościół kiedyś przeewoluuje w duszpasterstwie swojej w takiej sytuacji, że tak nie będzie. No ale jest i nie wolno tutaj oczywiście robić jakiejś restrykcji. Nie, ja w czasie mszy świętej w ogóle nie spowiadam. Bez przesady, spowiadają księża, biskupi o tym wiedzą. No chociaż lepiej by było, żeby ta spowiedź była innego dnia, czy przed mszą, czy po mszy. Ale myślę, że warto zaapelować, aby jednak trzymać się pewnej zasady, żeby nie spowiadać się podczas mszy świętej, bo tutaj zacytuję mojego znajomego księdza, który powiedział słowa, no takie, które mną potrząsnęły bardzo, że to wygląda mniej więcej tak, od strony duchowej, jakby być zaproszonym na piękną ucztę, bardzo godne miejsce dostać na niej i nagle wstać z krzesełka i pójść sobie do kąta po to, żeby się wyżegać. Mocne, trochę chyba za mocne, bo to, co ci ludzie pomyślą, którzy się tak spowiadają, dla nich jest to normalne, od dzieciństwa się tak spowiadali. Dlatego to aż tak chyba nie, ale ja Państwu tylko od strony praktycznej, jest bardzo trudno spowiadać księdzu w czasie mszy świętej. Nieraz drugi ksiądz kazanie mówi, to tak się ucho trochę wyciąga, jak i w pierwszej mojej parafii, znaczy w pierwszej jedynej miałem konfesjonał pod chórem, jak na wyjście pan organista zagrał jakąś tam piątą symfonię, czy coś takiego, huknął, to ja tego penitenta prawie w ogóle nie słyszałem. I oczywiście starałem się tam jakoś to wszystko słyszeć i mówić, ale jest to bardzo. Natomiast kiedy jest cisza w kościele, kiedy jest spokój, kiedy ktoś klęka, prawda, jest on w sobotę, gdzieś przyjdzie, umówi się, no zupełnie inna sprawa, nawet od takiej strony technicznej. No ale no właśnie, proszę księdza, no w trakcie mszy świętej ani czytań się nie usłyszy, ani prawda, Ewangelii, no albo jest podniesienie, przeistoczenie i co w tym momencie robić, no właściwie, no spowiadać się, czy skłonić się nisko przed Panem Jezusem? Jeśli ktoś klęczy przy konfesjonale, spowiada się, to powinien się spowiadać, no nie można w dwóch sakramentach naraz jakoś uczestniczyć. Nie, no właśnie, no ale to no jest to, nie, panie Pawle, jest to postawa niedojrzała, jest to niedoskonałość pewna duszpasterska, z której teraz nie możemy wyjść jeszcze. Jest to pewna niedoskonałość duszpasterska. Bijcie w bębny na cześć Pana, naszego Boga. Zagrajcie Panu na cymbałach, śpiewajcie Mu psalm. Chcę zaśpiewać nową pieśń mojemu Bogu. Panie, Ty jesteś wielki. Niezwyciężony! O tak, Panie, Ty jesteś wielki, niezwyciężony. I chcę zaśpiewać Ci nową pieśń. I zagrać Ci. O tak. Aha, aha. Raz, dwa, trzy. Chcę zaśpiewać nową pieśń. Chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana. Chwalmy Pana, chwalmy Pana. Chwalcie Boga w Jego świętym przybytku. Chwalcie Boga w Jego świętym kościele. A Jego świątynia to każdy z nas bez wyjątku. Chwalmy Boga, chwalmy Boga, chwalmy Boga w naszych sercach. Chwalmy Boga w naszych sercach. Chwalmy Boga w Jego świętym kościele. Chwalmy Boga w Jego świętym przybytku. Chwalcie Go na bębnach i na bębenkach. Chwalcie Go na trąbkach, saksofonach i na fletach. Chwalmy Go na basie i na gitarach. Chwalmy Go na organach i na fortepianach. Na basie. No ale głównie na basie. Chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana. Chwalmy Pana, chwalmy Pana. Alleluja. O tak, tak.
wychwalajmy Pana naszymi głosami, wychwalajmy Pana naszymi rękami, wychwalajmy Pana naszymi nogami. Niech cały Kościół zatańczy z nami, niech cały Kościół zatańczy, niech cały Kościół zatańczy z nami, niech zatańczy z nami, o tak. Całe stworzenie niechaj wielbi Pana, wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny leśne i polne, wszystkie ptaki, wszystkie ptaki, wszystkie ptaki w powietrzu, wszystkie ptaki, wszystkie rośliny leśne i wielbią Pana, wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta, całe stworzenie niechaj wielbi Pana, niechaj wielbi Pana. Chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana. Chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana, chwalmy Pana. I ty tam na klawiszach chcesz, daj czadu, daj czadu, daj czadu. I ostatnie pytanie dzisiaj w katechizmie od Roberta. Pytanie rzeka. Jak walczyć z niedojrzałością? No tak, to ja zawsze przy takich pytaniach byłam, proszę Państwa, litości. Jak walczyć z niedojrzałością? Tak, może przez analogię do tego słowa dojrzewać, jako roślina dojrzewa. Roślina musi mieć wodę, wilgoć, a więc sakramenty, a więc Słowo Boże, a więc musi mieć światło, a więc też w obecności Boga. Niewątpliwie z ludźmi, wśród ludzi się dojrzewa. Jak się od ludzi, dla człowieka naturalnym, a z perspektywą, czy atmosferą, czy środowiskiem, o tak właśnie, środowiskiem wzrostu są ludzie. Zmaganie, muszą być porażki, po głowie dostać. Dojrzewanie nie jest procesem samych sukcesów zaplanowanym. W tym tygodniu zdobyłem taką umiejętność, w następnym taką. To są porażki, to są jakieś tam też dramaty mniejsze, większe. No po prostu żyć po chrześcijańsku, tu się dojrzewa. Tu człowiek na tym poligonie życia chrześcijańskiego zdobywa właśnie tę dojrzałość chrześcijańską. Dojrzewa się też, kiedy ma się przewodnika duchowego, czy nawet przyjaciół, czy nie wiem, ile autor listu ma lat. Przy rodzicach się dojrzewa, przy ojcu syn dojrzewa. To też, no to takie różne wymiary, które tutaj tak nadmieniam. Kochani, dobrze, dziękuję bardzo serdecznie za Państwa uwagę i jeśli Pan Bóg pozwoli, za tydzień znowu zajmiemy się Waszymi pytaniami, których sporo czeka. Dojechaliśmy 9 luty w kolejce od Małgorzaty. Następny list, Małgosiu, od Twoich problemów zaczniemy za tydzień. Dziękuję, szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem.